Witam Państwa bardzo serdecznie, witam w Pieszo przez Małopolskę, sezon drugi. Po prawie dwuletniej przerwie witam ponownie. Z tej strony kłania się Artur Wymkowski, zapraszam na kolejne trasy, kolejne przygody i kolejne wspaniałe wspomnienia z Małopolski. Dzisiaj jesteśmy w Makowie Podhalańskim i z niego udamy się żółtym szlakiem do Pcimia. Obejrzymy całe pasmo Koskowej Góry, obejrzymy także pasmo Kotonia, kilka ładnych przydrożnych kapliczek i jeszcze wiele, wiele innych. A co nas czeka, pokażemy już teraz. Rozpoczynamy od historii Makowa Podhalańskiego. Maków Podhalański. Początki zasiedlania terenów gminy datuje się na XIII wiek. Pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1378. Pod koniec XIV wieku wyrobnicy leśni z Makowa mieli obowiązek dostarczania wyrobów drewnianych i bednarskich do żub solnych w Bochni i Wieliczce oraz do ładowania i transportu soli. Działki osadnicze wytyczane były w ten sposób, że obejmowały pasy gruntu prostopadle do rzeki lub potoku, a zatem najpierw łąki nadbrzeżne, dalej działkę, na której sytuowano domostwo i zabudowania gospodarcze, potem pola uprawne, w końcu łąki i na końcu las. Pierwotnie działki osadnicze nazywane są rolami, nazwy zaś ról wywodzą się od dawnych właścicieli, często były to nazwiska rodziny pierwszych osadników. Ludność makowska zajmowała się rybołówstwem i hodowlą owiec. Oprócz rolnictwa rozwijały się rzemiosło, w tym zwłaszcza wyrób gontów oraz garncarstwo, bednarstwo i kowalstwo. Pierwszy kościół w Makowie, istniejący od 1569 roku, był budowlą drewnianą z trzema ołtarzami oraz stojącą oddzielnie dzwonnicą. Kolejna świątynia, częściowo murowana, konsekrowana została w roku 1705. Wojny ciągnące się od połowy XVII wieku przez blisko niemal 70 lat doszczętnie niszczą Maków Podhalański. Wówczas Jan Kazimierz w 1657 roku wydaje przywilej zezwalający na wolny wyrąb drzew z okolicznych wzgórz. Tymczasem starostwie landskorońscy, dążący do zrekompensowania sobie dochodów, zwiększają wymiar świadczeń dla ludności. Nie podoba się to ludności mieszkającej w Makowie i w 1670 roku ludność staje do otwartego oporu, a na ich czele staje wójt ze Skawicy Jakub Śmietana. W XVII wieku kształtuje się centrum dzisiejszego miasta Makowa. W roku 1752 August III obdarzył Maków przywilejem organizowania jarmarków. W roku 1840 Maków uzyskuje prawa miejskie. Od tego roku zaczyna się wielki rozwój tego miasta. Powstaje Huta Maurycy. W latach 1846-63, a po jej likwidacji mieszkańcy zajmują się wyrąbem lasu i obróbką drewna. W 1870 roku utworzony został Bank Spółdzielczy. W 1870 roku w Makowie zostaje utworzony pierwszy Bank Spółdzielczy. W 1884 zostaje połączony Maków linią kolejową pomiędzy Krakowem a Chabówką. To wielki rozwój dla tego miasta i dla mieszkańców, którzy mogą swobodnie jeździć pociągami.
W 1914 roku Maków staje się siedzibą starostwa. Niestety smutne są wydarzenia z roku 1939. Wkraczają Niemcy. Hitlerowcy zajmują bez najmniejszego oporu. Natomiast to, co ma się wydarzyć w trakcie II wojny światowej, dla Makowa będzie wstrząsem, który będzie trwał, i przerażeniem, które będzie trwało wiele, wiele lat. Hitlerowcy osadzają się w willi Marysin, gdzie dokonują licznych przesłuchań i egzekucji. Są jednak dwie daty, których nie możemy zapomnieć i nie możemy ich pominąć. 25 sierpnia 1942 roku rozstrzelano 72 cywili, a w nocy z 4 na 5 kwietnia roku 1944 roku hitlerowcy dokonali na osiedlu Zagórze zatrzymania morderstwa, paląc żywcem 42 osoby. Tak ciężko jest przeżyć taką tragedię. Tak ciężko jest zrozumieć, jak hitlerowcy mogli dopuścić do takiego czynu. Tym niemniej uszanujmy tych wszystkich zmarłych, którzy zmarli w czasie II wojny światowej, minutą ciszy. Wyzwolenie następuje 28 stycznia 1945 roku. Po blisko tygodniowej walce Armia Radziecka wraz z oddziałem pułkownika Kalinowskiego wyzwala Maków. W walkach o oswobodzenie ginie 1000 radzieckich żołnierzy. Szlakiem żółtym opuszczamy Maków Podhalański. Będziemy teraz wspinać się na Górę Stańkową. Może mi się uda uchwycić nawet wiewiórkę. O! Zobaczcie Państwo. To jest właśnie wielki dar przyrody, że człowiek może zobaczyć takie piękno przyrody, i to już na samym początku. To naprawdę niezwykłe. Słychać śpiew ptaków, słychać pracę, jaką wykonuje dzięcioł na drzewie. Widać przyrodę, która wręcz tętni życiem. Góra Stańkowa. 666 metrów nad poziomem morza. Jest na pewno pierwszym punktem mojej wspinaczki. Tak naprawdę osiągniemy dziś ponad 800 metrów nad poziomem morza. Będzie to Koskowa Góra. Najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego. Najwyższy również szczyt tego pasma. Pasmo Koskowej Góry, na które teraz wchodzimy, ciągnie się od Doliny Skawy w północno-wschodnim kierunku do Doliny Raby, który zresztą zobaczymy. Zobaczymy Dolinę Rabę, ponieważ kończymy dzisiejszą trasę w Pcimiu. O nim jeszcze powiem na samym końcu. Natomiast to pasmo
jest dość niezwykłe. Dzieli się na trzy części. Na część wschodnią, zachodnią i południową. Jak już wspomniałem, część wschodnia, która nas najbardziej interesuje, ciągnąca się od Doliny Raby do Doliny Bogdanówki, obejmuje masyw Kotonia i Parszywki. Oba te masywy, mam nadzieję, jeżeli mnie żaden tajfun ani tornado stąd nie ściągnie, mam nadzieję dzisiaj zobaczyć i zdobyć. Jest także część zachodnia. Tą częścią zajmiemy się podczas jednej z tych krótszych wędrówek. Tak, tak, są takie 21-kilometrowe, w której przez Maków Podhalecki z powrotem do Suchej Beskidzkiej i o tej zachodniej części się wtedy też wspomnę. No i jest też część południowa od Doliny Wieprzanki po Skawę i potok Jastrzębnik. Wszystkie te grzbiety zbudowane są z odpornych na wieczynie piaskowców magórskich, pod którymi znajdują się bardziej miękkie łupki. Grzbiety są w większości zalesione, ale pora uprawnej zabudowania miejscowości wysoko spinają się po stokach. Zobaczymy to na przykład na szczycie Kostkowej Góry, gdzie jest już jeden z przysiłków. Liczne potoki tworzą głębokie doliny. Raz jeszcze rzut okiem na Maków Podhalański. Żegnamy go, papa. Coś takiego nie spodziewałem się. Tu bardzo ładnego, malowniczego potoku i dość nietypowego takiego przejścia. Trochę jak w baśni, czy u braci Grimm, czy w różnych bajkach i podaniach mówi się o takim potoku przepływającym. Potok, który sama woda oznaczająca życie. I takie życie przepływające przez las i życie, które nam pokazuje, że kiedyś się kończy i kiedyś się zaczyna. Że to, co w tym momencie przepłynęło, już nie wróci więcej, a więc każda chwila naszego życia jest bardzo ważna. Każda chwila jest jedna, jedyna w swoim rodzaju. Ona nie wróci. Mogę się cofnąć kilka metrów, ale i tak to będzie inna chwila. Inne decybele dźwięku, inne kształty figur, wszystko jest inne, niepowtarzalne i piękne. Właśnie to kocham w lesie, to kocham w tych trasach, to kocham w tym wszystkim, co robię, żeby zachęcić was, młodzi i trochę starsi widzowie, do czynnego uprawiania sportu.
Znajdujemy się teraz w jednym z przysiłków Makowa Podhalańskiego, Maków Podhalański Ostrysz. Dotarłem na miejsce kapliczki, która upamiętnia czterech wybitnych ludzi, którzy oddali swoje życie za wolność, za Polskę, za to wszystko, o co walczyli nasi bliscy w czasie II wojny światowej. Mamy Józefa Woźnego, zwanego Rysiem. Mamy Antoniego Raciaka, zwanego Rózga. Mamy Jana Raciaka, zwanego Twardy. I mamy Józefa Woźnego, zwanego Szepacz. Tu, w tym miejscu zginęli podczas akcji, aby ratować polski kraj przed Niemcami. I właśnie dla nich została zrobiona piękna kapliczka, która upamiętnia tych czterech bohaterów. Czym byłaby Polska, gdyby nie miała swoich bohaterów? Witam ponownie, witam na najwyższym szczycie pasma Koskowej Góry, na samej Koskowej Górze, 866 metrów nad poziomem morza. Mamy za sobą 10,5 km, przed nami zostało jeszcze 17 km. Wyszliśmy o godzinie 8:15. Planuję przejść na 14, chociaż z drogowskazów wskazuje, że będzie to prawdopodobnie godzina 16, ale mi to nie przeszkadza. Najważniejsze jest cieszyć się chwilą, cieszyć się każdą minutą życia. Jeżeli chodzi o pasmo samo Koskowej Góry, to ono powoli się zaczyna kończyć, bo mamy parszywkę i za parszywką przełęcz dział i tak naprawdę na tej przełęczy dział zakończy się ta część masywu Koskowej Góry, a zacznie się masyw Kotonia. Tutaj niedaleko przełęczy, na przełęczy będzie się znajdowała kapliczka z 1910 roku, ufundowana przez Jana Koska. Jest pokryta gontem. Wewnątrz znajduje się figura z nazwiskiem fundatora przedstawiającą Chrystusa upadającego pod krzyżem po raz trzeci. Według legendy, według podań, rzeźbę zamówiono w Siedzinie dla Kalwarii Zebrzydowskiej. Podczas transportu trzy pary wołów podobno zatrzymały się w tym miejscu i nie chciały dalej iść. Uznano to za znak Boga i ufundowano właśnie tą kapliczkę przedstawiającą trzeci upadek Chrystusa. Po północnej stronie Koskowej Góry znajdują się fortyfikacje ziemne z okresu II wojny światowej, przekopane przez Niemców w roku 1944 w momencie walk z miejscową partyzantką. Teraz jesteśmy już na Parszywce, kolejna góra, która jest na naszej trasie. Parszywka, która ma 842 metry nad poziomem morza. Tam widzimy Koskową Górę, 866 metrów nad poziomem morza. Najwyższy szczyt, jak już mówiłem, Beskidu Makowskiego i mojej dzisiejszej trasy. Zaliczany ten szczyt jest również do zdobycia Korony Polski, a więc najwyższych szczytów wszystkich poszczególnych pasm górskich w Polsce. Pasmo Parszywki ogólnie jest połączone pasmem działu, więc tak naprawdę mówi się, że to jest grzbiet bardziej przedłużenia Koskowej Góry, niż gdyby to miał być osobny szczyt. Natomiast, tak jak mówię, nie ma oddzielenia pomiędzy Koskową Górą a Parszywką żadnymi przełęczami, także cały czas szliśmy grzbietem pasma działu.
Natomiast jeżeli chodzi o parszywka, parszywka jest zwornikiem dla dwóch bocznych grzbietów. W północnym kierunku do Przełęczy Szklarskiej odchodzi od niej krótki grzbiet z wierzchołkiem Skurutka, 660 metrów nad poziomem morza. W południowo-wschodnim kierunku natomiast odchodzi długi grzbiet, widzimy go tutaj, który przez Sołtysią Górę i Fukową Górę opada do Doliny Chrzczonówki. Cały grzbiet w tym rejonie jest zbudowany z odpornych na wieczenie, jak już wspomniałem, piaskowców magórskich, a wierzchołek parszywki jest mało wybitny. Mamy tutaj świetny widok na Babią Górę, mamy świetny widok na Police, niestety za chmurami są w tym momencie Tatry, ale widać też rozciągający się Beskid Wyspowy. Teraz zejdziemy na Przełęcz Dział i tam będę opowiadał już o następnym paśmie, o następnym masywie, a więc masywie Kotonia, który tam widzimy przed nami się rozciąga. Znajduję się teraz na Przełęczy Dział, 601 metrów nad poziomem morza. To było ostatnie dzisiaj wzniesienie, które miałem do osiągnięcia. Tam widzimy kapliczkę z XIX wieku. Przełęcz Dział to jest jedna z ważniejszych przełęczy na paśmie Koskowej Góry. Leży pomiędzy Parszywką, 642 metry nad poziomem morza, a Balinką, 708 metrów nad poziomem morza.